W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego witam serdecznie wszystkich słuchaczy na kolejnej części, trzeciej części z 10 odcinków Teraźniejszej Prawdy. Dzisiejszy tytuł: Jedynie Bóg odpuszcza grzechy. Zadośćuczynienie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Są to słowa naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa zapisane w Ewangelii Mateusza, 6 rozdział od 9 do 12 wiersza. Jedynie Bóg odpuszcza grzechy. To nam mówi Jezus Chrystus o swoim Ojcu. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Bóg jest prawodawcą, On dał prawo, dekalog, 10 przykazań i człowiek, który grzeszy przez przekroczenie tych przykazań, jest odpowiedzialny przed samym Bogiem. I Bóg jedynie może odpuścić grzechy, które popełniliśmy, przekraczając Jego prawo. Aby troszeczkę wyjaśnić słuchaczom, w jaki sposób Bóg odpuszcza nasze winy, Jezus Chrystus dał przypowieść o złym słudze, który tam sprzeniewierzył bardzo poważny majątek swojego pana. Przypowieść ta jest opisana w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza od wiersza 23. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy padł przed nim sługa, złożył mu pokłon i rzekł: panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Tu mamy wspaniały przykład hojności, dobroci człowieka wobec zadłużonej osoby. Oczywiście dług ten był bardzo duży, 10 tysięcy talentów, to jest około 270 ton. Nie wiadomo, czego to było, ale to był gigantyczny dług. Człowiek ten nie miał z czego spłacić. Tak samo i nasze grzechy są tak olbrzymie, że właściwie nie jesteśmy w stanie zadośćuczynić sami Bogu za nasze grzechy. Dlatego Bóg się lituje, daruje nam nasze winy i niweluje całkowicie dług tego człowieka. I zobaczmy, co się dalej dzieje. Czytam dalej Ewangelię Mateusza. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów, i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj coś winien. Wtedy współsługa jego patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i podszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł:
Sługo zły, wszystek tamtek dług darowałem ci, boś mnie prosił, czy i ty nie powinieneś był ulitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą. I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Taki ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Tak jak czytaliśmy w modlitwie pańskiej, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Człowiek ten bardzo był zadowolony, że taki gigantyczny majątek, dług został mu darowany, lecz nie okazał litości dla człowieka, który był mu winien 100 denarów. To była no śmieszna kwota. Bardzo mała. Ten człowiek tak samo się zachowywał, jak on przed chwileczką. Padł na kolana, prosił go, błagał, lecz ten człowiek był bezwzględny. Nie dopuścił do tego. I powiedział, że musisz mi to oddać. I pan jego dowiedział się o tym i powiedział, zły sługo, ja ci darowałem, to i ty powinieneś darować. Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ty się nie ulitowałeś? Tak więc cofam wszystko. Musisz mi zwrócić wszystkie, cały dług. I to jest właśnie jeden z warunków odpuszczenia grzechu. Zwracamy się do Boga. Z Bogiem mamy bardzo poważną sprawę do załatwienia. A te winy naszych winowajców to są bardzo małe w stosunku do tego, co my jesteśmy winni Bogu. Tak samo i Ojciec nasz niebieski, Bóg Ojciec, do którego się zwracamy, prosząc Go o odpuszczenie naszych grzechów w modlitwie pańskiej, każe nam też odpuścić z serca swemu bratu, swemu współbliźniemu. Kolejna przypowieść Jezusa Chrystusa, mówiąca o tym, przeciwko komu grzeszymy i do kogo mamy udać się o przebaczenie. Jest to przypowieść o synu marnotrawnym, zapisana w Ewangelii Łukasza, 15 rozdział, i będę czytał od wiersza 17, kiedy już syn marnotrawny już znajduje się na samym dnie swojego upadku, po opuszczeniu domu swojego ojca. A wejrzewszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń mnie ze mnie jednego z najemników swoich. Wstawszy, poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go ojciec jego, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował. Właśnie ten człowiek był już na samym dnie. Głodował, był blisko śmierci z uwagi na głód panujący w tym kraju, a wiedział, że gospodarstwo jego ojca bardzo dobrze prosperuje. Tam słudzy są w poszanowaniu, ojciec jest bardzo dobrym człowiekiem. Postanowił wrócić, ale nie tylko wrócić, ale przeprosić ojca za to, co uczynił. Zgrzeszył przeciwko niebu, przeciwko tobie, ojcze, zgrzeszyłem. I tak samo nasz Ojciec Niebieski oczekuje od nas takiej samej postawy. W modlitwie pańskiej zwróć się do naszego Ojca Niebieskiego i poproś Go o odpuszczenie win, mówiąc, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie i przeciwko niebu. Tak jak w poprzednich wykładach mówiliśmy, abyśmy grzech nie usprawiedliwiali. Grzech jest grzechem. Najgorszą rzeczą, co możemy powiedzieć Bogu, to usprawiedliwiać nasze
postępowanie, wybielać grzech, redefiniować. Grzech jest grzechem. Grzech w oczach Boga jest czymś okropnym. I dlatego też oczekuje od nas pełnej współpracy, pełnego zaangażowania w zwalczaniu, w odpuszczeniu grzechów. Na tym obrazie mamy postać ojca. Gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. Ojciec niebieski, Bóg Ojciec, taką samą postawę zajmuje w stosunku do nas. Patrzy na nas, chce, abyśmy wrócili. Wrócili z tego miejsca, gdzie czeka nas śmierć. Wrócili do jego domu. Chrystus stwierdza, że w domu Ojca wiele jest mieszkań. Nie martwcie się o to. Ojciec z radością przyjmie nas, nas wszystkich, lecz musimy do Niego przyjść, wyznać nasze grzechy. Tu widzimy, jak Ojciec podchodzi do swojego Syna. Syn pada przed Nim, nie śmie oczów podnieść. Tak jest załamany tą sytuacją, do której doprowadził, lecz ojciec użala się nad nim. Najważniejszą rzeczą, że syn wrócił, wyznał swoje winy i staruszek podbiega do niego, rzuca się mu na szyję, całuje, cieszy się bardzo. A syn co odpowiada? Syn zaś do niego rzeczku: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazwać się synem Twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się, i zaczęli się weselić. To jest wspaniała radość z powrotu syna, że ojciec uważał go za umarłego. Uciekł z domu, z majątkiem, nie wiadomo gdzie był, gdzie się znajdował, pogardził domem swojego ojca, lecz kiedy wejrzał w siebie, wrócił. I dlatego ojciec mówi: ożył, zaginął, odnalazł się. Wszyscy się weselą, radują się z powrotu syna marnotrawnego. I tutaj na pewno był wykąpany, wymyty porządnie, ogolony, następnie szaty wspaniałe dostał, pierścień, sandały, no wspaniała była od nowa. Wszyscy, cały dom się radowali, no tylko jego brat się nie radował. To jest właśnie to smutne. Ojciec użalił się nad synem, podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował. No na pewno nie pachniał za wesoło, ale to był jego syn. Jego syn wrócił, zaraz będzie odnowiony. Tak samo jak my wrócimy do naszego Ojca Niebieskiego, i nasz Ojciec Niebieski tak samo się cieszy, kiedy wracamy do Niego. Chcemy żyć w zgodzie i w harmonii z Nim, nie łączyć się z tym złym na tym świecie, ale być w Jego domu. Nasz Ojciec Niebieski jest Bogiem suwerennym, jest prawodawcą, i on ogłosił, że zapłata za grzech jest śmierć. I dlatego żąda zadośćuczynienia za to, co dokonaliśmy. Bóg lituje się nad nami, tak jak ojciec syna marnotrawnego, i posłał na ten świat swojego syna, jednorodzonego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, o którym Jan Chrzciciel, który był głosem wołającym na pustyni,
mówił o Jezusie Chrystusie: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Bóg przyjmuje nas jako swoje dzieci do swojego królestwa, lecz grzech musi być zmazany. To nie jest tak, że powiemy Bogu nasze grzechy, no i Bóg przebacza. Przebaczenie grzechów musi odbyć się na jakiejś podstawie. Podstawą darowania grzechów jest zapłata za grzech, jest śmierć. Za każdy grzech człowiek powinien umrzeć. Lecz Bóg dał taki sposób ofiary zastępczej, że ty nie musisz umierać wiecznie, nie musisz ginąć. Za ciebie umarł Baranek Boży na Golgocie, jednorodzony Syn Boży, i On zgładził twoje grzechy. Aby ofiara Jezusa Chrystusa jako Baranka Bożego była skuteczna, musimy pamiętać o jednym, że jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. To jest to samo, co ten zły sługa otrzymał odpuszczenie, ale pod pewnym warunkiem, oczywiście, że on tak samo będzie czynił. Syn marnotrawny też otrzymał odpuszczenie grzechów, ale na pewno jego dalsze życie w domu ojca było w pełni harmonii. Tak więc wyznajemy nasze grzechy Bogu, szczerze wyznajemy. Prosimy Boga, jedynie Boga prosimy, który jest wierny i sprawiedliwy. Jest sprawiedliwy, że chce w sposób sprawiedliwy sprawę załatwić, zgodnie ze swoją świętością i swoją prawowiernością. Odpuszcza nam nasze grzechy i oczyszcza nas z wszelkich grzechów, wszelkich nieprawości. Tak więc stoimy przed Bogiem, jakbyśmy nigdy żadnych grzechów nie popełnili. Zapłata za grzech jest śmierć, zadośćuczynienie. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jezus Chrystus znajduje się na Via Dolorosa, na sławnej ulicy, drodze cierpienia na Golgotę. Szymon Cyrenejczyk pomaga Chrystusowi dźwigać krzyż. I Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, od 27 wiersza, tak nam podaje. A szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały, płakały nad nim. Jezus zaś, zwróciwszy się do nich, rzekł: córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi. Bo oto idą dni, które mówić będą: błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do gór: padnijcie na nas, a do pagórków: przykryjcie nas. Śmierć Chrystusa była okropna. Zmarł jako przestępca na Golgocie. Lecz kobiety bardzo rozpaczały, płakały nad śmiercią Jezusa Chrystusa, nie zdając sobie sprawy, że Chrystus jest Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata, że gdyby nie Jego śmierć, to cel ludzkości jest bardzo marny. Śmierć, potępienie wieczne. Chrystus idzie dać wspaniałą nagrodę, zgładzenie grzechów. To jest coś wspaniałego. A one płaczą nad Chrystusem. Chrystus mówi, płaczcie nad sobą. To, co po śmierci się stało, za chwileczkę będziemy o tym mówili, to była niewyobrażalna tragedia narodu izraelskiego poprzez odrzucenie Jezusa Chrystusa. To była doczesna tragedia.
A do tego jeszcze, jeżeli dołączymy wieczną tragedię, wieczne potępienie, odrzucenie od oblicza Bożego. Jan Chrzciciel powiedział o Jezusie: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I to jest to Chrystus z lewej strony, widzimy na obrazie przedstawiający, jak Chrystus jest przebity, bok jego przebity, woda i krew wypłynęły. I to jest człowiek, który powiedział, ten skazaniec jest zmarły. Wykonało się. Sławne słowo powiedziane przez Jezusa Chrystusa, wykonało się. Chrystus wykonał swoje wspaniałe dzieło. Baranek Boży zmarł za grzechy świata. Teraz Chrystus został złożony do grobu. Kiedy nasi pierwsi rodzice, Adam i Ewa, zgrzeszyli, łamiąc Boży zakaz spożywania z drzewa wiadomości dobra i zła, Bóg wypędził ich z raju. I powiedział takie słowa w 3 rozdziale Biblii, wiersz 15. Ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Jest to tak zwana protoewangelia. I Bóg pouczył ludzi, że za swoje grzechy mają składać owieczki. Lecz już z samego początku człowiek był na tyle przekorną istotą, że jedni powiedzieli, my będziemy składali owieczki, a drudzy powiedzieli, nie, my nie będziemy składali owieczki. My będziemy w sposób inny regulowali, wymyślimy inny sposób. Rozmowy z Bogiem i w inny sposób, aby Bóg gładził nasze grzechy. Była to sytuacja Kaina i Abla, że Kain złożył Panu ofiarę z płodów rolnych, a Abel złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczem ich. Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się i bardzo zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszakże byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. Jeżeli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Jedynie Bóg wie, co jest dla nas dobre, a co jest złe. W jaki sposób grzech możemy zmazać. Mamy zaakceptować to, co Bóg nam oferuje. To, co Bóg daje nam, jest tym najlepszym ojcem naszym i Bóg wie, co jest dobre, abyśmy żyli i wiecznie żyli. Ofiary baranka przygotowywały ludzkość na przyjście tego prawdziwego baranka Bożego. Tu mamy pierwszych rodziców, którzy za swoje grzechy też składali baranka. I tak to trwało aż do przyjścia Jezusa Chrystusa. Abraham tak samo dobrze rozumiał to wszystko, nawet poznał zamysły Boże, kiedy Bóg mu powiedział, aby ofiarował swojego jednorodzonego syna. I kiedy już Abraham miał zadać ten śmiertelny cios, tak jak zazwyczaj robił to z barankiem, Bóg go powstrzymał i dał mu wspaniałą lekcję, co przygotował Bóg dla człowieka, aby go zbawić. Bóg posłał swojego jednorodzonego syna na Golgotę, abyśmy przez niego mogli żyć. Nie musimy my umierać. Umarł za nas Jezus Chrystus. Bóg nas ratuje w ten sposób. Tutaj mamy przygotowanie do Paschy opisane w 2 Księdze Mojżeszowej, 12 rozdziale. Jest tutaj zabity baranek paschalny
I tutaj widzimy Izraelici wiązanką ziół, marzą o drzwie, później okiennice, krwią tego baranka. I ta krew miała ich chronić przed aniołem śmierci, przed ostatnią plagą śmierci pierworodnych. Tak samo i krew Jezusa Chrystusa, i ona oczyszcza nas, chroni przed śmiercią wieczną. Jeżeli przyjmiemy krew Chrystusa, Jego ofiarę, tak samo będziemy ochronieni jak Izraelici w niewoli egipskiej przed śmiercią pierworodnych. Kiedy Izraelici wyszli z niewoli egipskiej i znaleźli się na pustyni, Bóg pokazał Mojżeszowi na górze wzór świątyni, którą miał Mojżesz zbudować w obozowisku. I mamy trzy podstawowe punkty, które, jeśli będziemy dobrze je rozumieli, to zrozumiemy cały system świątynny, który zastąpił takie indywidualne składanie ofiar przez patriarchów. Pierwszy punkt. Takie jest prawo świątyni. Cały jej obszar na szczycie góry wokoło ma być świętością nad świętościami. Oto takie jest prawo o świątyni. Księga Ezechiela, 43 rozdział, 12 wiersz. Obszar świątyni jest świętością nad świętościami. Izraelita, który wchodzi na teren świątyni, przychodzi, aby się pojednał z Bogiem. Jest istotą grzeszną, a przyszedł tutaj w tym celu, aby dokonać z Bogiem pojednania. Tak jak syn marnotrawny wyznaje grzechy i chce być pojednany z Bogiem. Drugi punkt. Każdy, kto się ich dotknie, staje się świętym. Trzecia Mojżeszowa, 6,18. Izraelita, który dotykał ofiary, wyznawał swoje grzechy. I te grzechy w sposób, jakbyśmy powiedzieli, symboliczny, przechodziły na baranka niewinnego. Baranek jakby się stawał grzesznikiem i on ponosił śmierć, a człowiek stawał się niewinny, stawał się świętym. I trzeci punkt, ofiara przebłagalna za grzech, trzecia Mojżeszowa, 4 rozdział, od 1 do 35. Tutaj możemy przeczytać bardzo szczegółowo, jak wyglądała ta cała procedura dotycząca ofiar. Ta fotografia przedstawia nam, jak wyglądała świątynia. My zazwyczaj myślimy, że świątynia to jest takie miejsce, gdzie się przychodzi modlić, jakiś ceremoniał się tu odbywa, ludzie są zgromadzeni, ale świątynia izraelska na pustyni wyglądała całkiem inaczej. Później ona została przebudowana przez Salomona w sposób murowany, a do tej pory był to namiot. Namiot, który składał się z dziedzińca i na tym dziedzińcu był ołtarz, na którym się spalało ofiary. Następnie był taka misa z wodą, gdzie kapłani myli się. I wchodząc na teren świątyni, Izraelita przyprowadzał baranka. Wchodził na teren świętości nad świętościami. I musiał się z wielkim poszanowaniem zbliżyć w to miejsce, z wielką pokorą, z uwagi na to, że stoi przed samym obliczem Boga i jego kapłanów, którzy pośredniczą w tej całej, w tym całym obrządku. Pierwszą rzeczą, którą dokonuje Izraelita, to kładzie ręce na głowę ofiary i wyznaje swoje grzechy. Te grzechy przechodzą na baranka i baranek jest jakbyś odpowiedzialny za te grzechy i za te grzechy umiera. Jest tak zwana ofiara zastępcza. Izraelita jest święty, jest bezgrzeszną istotą.
Następnie Izraelita musiał zabić tego baranka. I tutaj wchodzi dopiero do akcji arcykapłan. Kapłan bierze krew do misy i z tą krwią maże rogi ołtarza i kropi przed wewnętrzną zasłoną. To jest oczywiście symboliczny obraz pokazujący Bogu, że zapłata za grzech jest śmierć. Baranek umarł za grzechy. Człowiek nie musi umierać. Wnętrze namiotu, w którym dokonywało się przebłaganie, zadośćuczynienie za grzechy, składało się z dwóch pomieszczeń. W pierwszym pomieszczeniu, po prawej stronie, był stolik, na którym były chleby pokładne. Z lewej strony był świecznik siedmioramienny. Przed zasłoną znajdował się ołtarz kadzenia, gdzie były spalane kadzidła. Następnie była zasłona, kurtyna i za tą zasłoną znajdowała się Arka Przymierza, w której znajdowały się Boże przykazania, przykazania 10 przykazań. I nad tą arką był symbol, była rzeźba przedstawiająca dwóch aniołów. Nadmieniam, że arcykapłan tylko raz w roku, w dzień Jom Kippur, mógł wejść do tego miejsca i to wejść z krwią kozła dla Pana. Nie mógł w żaden inny dzień wejść, tylko w ten jeden, jedyny dzień mógł wejść i dokonać rozliczenia całkowitego z grzechem dla Izraelitów. Szczegółowy opis tego dnia Jom Kippur możemy znaleźć na tej stronie internetowej lub na innych stronach internetowej, ale tak w skrócie były przeprowadzone, tak jak po lewej stronie widać, dwa kozły, rzucano losy, jeden dla Azazela, drugi dla Pana. Ten dla Pana był zabijany i wtedy arcykapłan z krwią z tego kozła dla Pana przychodził i kropił siedmiokroć w miejscu najświętszym, wyznając grzechy całego Izraela. A ten kozioł dla Azazela był wypuszczany na pustynię i tam ginął w przepaści. Ten dzień, Jom Kippur, jest wielkim symbolem wskazującym na Jezusa Chrystusa. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 i 17 wiersz. Tak jak Ojciec Syna Marnotrawnego, Bóg miłuje cały świat. Chce, aby wszyscy ludzie żyli wiecznie w Jego Królestwie, żeby nie zginęli. Dlatego posłał swojego Syna jednorodzonego, który zmarł na krzyżu Golgoty. Ale jeden jest warunek. Każdy, kto weń wierzy, że Jezus Chrystus jest barankiem Bożym i składa na Jezusa Chrystusa swoje grzechy, tak Izraelita kładł ręce na swojego baranka. I tu mamy rozmowę Chrystusa z Samarytanką przy studni Jakuba, kiedy Jezus powiedział do niej tak: lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Między Samarytanami a Izraelitami była taka, jakby powiedzieć,
Sprzeczka, które miejsce jest lepsze do czczenia Boga. Żydzi uważali Jerozolimę, oni uważali tą górę, która tam u nich była wysoka. Lecz Chrystus powiedział, że prawdziwi czciciele już nie będą na żadnych górach, w żadnym miejscu. Nie będą przychodzili do ziemskiej świątyni, ale będą w duchu i prawdzie oddawali cześć Bogu. W sposób duchowy będą dokonywali to, co kiedyś Izraelici w sposób cielesny dokonywali. Kiedy Jezus Chrystus zmarł na krzyżu Golgoty, dokonało się nowe przymierze we krwi Jezusa Chrystusa. Tamte było w oparciu o baranki, krew kozłów, cielców, baranków, a teraz nastąpiło nowe przymierze. Nowe przymierze we krwi Jezusa Chrystusa. Nic się nie zmieniło pod względem grzechu, przykazań, tylko zmienił się baranek. Tam była owieczka, taka normalna, a tu mamy istotę jednorodzonego Syna Bożego, który za nas złożył ofiarę. W momencie, kiedy Chrystus powiedział, wykonało się i zmarł na Golgocie, w świątyni dokonała się rzecz zadziwiająca. Ni stąd, ni zowąd, zasłona kościelna, świątynna, która oddzielała miejsce święte od najświętszego, rozdarła się. Czyli po prostu to, co Chrystus powiedział, oto dom wasz zostaje pusty. Znaczyło to, że Bóg opuszcza tą świątynię, przenosi się do innej świątyni. Tam już Boża obecność nie będzie. Już tam nie ma Arki Przymierza, Bożej obecności. Ten cały system starotestamentowy przestał istnieć. Lecz mimo to Żydzi strzyli tą zasłonę i w dalszym ciągu składali ofiary i Bóg postąpił w sposób dobitny z nimi. Mianowicie doprowadził do zniszczenia totalnego świątyni. Kamień na kamieniu. Tam po prostu nic nie zostało, tylko kawałek muru zewnętrznego, gdzie tam właśnie Żydzi przychodzą i to jest tak zwana ściana płaczu. Świątynia została zrównana z ziemią, zburzona, materiał jakby rozszabrowany i nie zostało nic. Goła skała została. Świątynia w 70 roku została zniszczona. Co następnie stało się z Jezusem Chrystusem? Wiemy, że po 3 dniach i 3 nocach Chrystus zmartwychwstał. Później wstąpił do niebiosa. I teraz Chrystus, o czym mówi list do Hebrajczyków, zachęcam do bardzo uważnego przeczytania tego listu, gdzie są bardzo ważne rzeczy, które kontynuują świątynię starotestamentową. Pierwszy punkt. Hebrajczyków 7:17. Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Chrystus w pierwszym okresie, będąc na ziemi, był barankiem Bożym i teraz, wstępując do nieba, jest arcykapłanem. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, którego zbudował Pan, a nie człowiek. List do Hebrajczyków 8:1-2. Tak więc w niebie znajduje się świątynia. Świątynia zbudowana przez samego Boga, nie przez człowieka. Na ziemi była świątynia zbudowana przez człowieka. A ta, która jest w niebie, jest zbudowana przez samego Boga. I Chrystus jest sługą tej świątyni, która jest w niebie. Trzeci punkt. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy,
doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, pochodzący z samego nieba. Chrystus, wstępując do niebiosa, już jako arcykapłan, wszedł do wspaniałego, doskonałego przybytku, który został nie zbudowany przez człowieka ręką ludzką. Został zbudowany przez samego Boga. I o tym mówi nam Księga Apokalipsy, 11 rozdział, 19 wiersz. Oto otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie. I ukazała się skrzynia przymierza Jego w świątyni Jego. I zaczęło się błyskać, głośno grzmieć i przyszło trzęsienie ziemi i spadł wielki grat. Tak więc apostoł Jan w widzeniu widzi niebo i w tym niebie świątynię, a w tej świątyni skrzynia przymierza. Ta sama skrzynia, czy może podobna, ale z tą samą zawartością, którą zobaczył, którą widzieliśmy w Starym Testamencie, gdzie tylko jeden raz w roku przychodził kapłan w dzień Jom Kippur. I teraz Jezus Chrystus jest pośrednikiem, arcykapłanem między człowiekiem a Bogiem w odpuszczeniu grzechu. Chrystus wszedł z własną swoją krwią i teraz oręduje za nami, oręduje za tymi wszystkimi, którzy wyznają grzechy Ojcu. I Chrystus na podstawie swojej przelanej krwi prosi Boga o odpuszczenie grzechów tych osób, które zwracają się do Niego. Oczywiście sprawa warunków odpuszczenia grzechów nie jest taka prosta, nie jest, tak jak widzieliśmy z złym sługą, nie jest to bezwzględne odpuszczenie. Człowiek musi też pewne warunki wypełnić. Nie będziemy szeroko o tym mówili, a to jest potrzebna pokuta, nowonarodzenie, żal, naprawienie szkód, chrzest na odpuszczenie grzechów, odpuszczenie win innym ludziom. To są właśnie szczegółowe warunki, na podstawie których otrzymujemy pełne odpuszczenie grzechów. Wiemy, że ze Starego Testamentu, że funkcja arcykapłana nie trwała wiecznie, była podsumowywana w dzień Jom Kippur, w dzień, w którym każdy otrzymywał zapłatę za swoje postępowanie. I wtedy właśnie przyjdzie Jezus Chrystus jako Pan Panów i Król Królów w wielkiej chwale, aby oddać każdemu według Jego uczynków. Jedni otrzymają wspaniałą zapłatę, którą jest Nowa Jerozolima, nowe niebiosa, nowa ziemia, życie wieczne w domu Ojca na wieki wieczne. To będzie życie wieczne. To coś niewyobrażalnego, czego oko nie widziało, co ucho nie słyszało, co na serce ludzkie nie wstąpiło, to przygotował Bóg dla tych, którzy Go miłują. Lecz jest oczywiście druga grupa ludzi, ta o wiele większa, która, tak jak Kain, zaparli się w swoim postępowaniu, żyją według swojego własnego widzimisię, nie chcą akceptować Bożego warunku, zwracają się nawet do innych ludzi, uważając ich za tych, którzy odpuszczają grzechy, zapominając, że jedynie Bóg ma władzę odpuszczenia grzechów, którzy nie spełniają boskich warunków. I tu czytamy w Księdze Objawienia, 20 rozdział, 10 wiersz, jest ta druga zapłata.
a diabeł, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są bestia i fałszywy prorok. I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i śmierć, i otchłań wydały zmarłych, co w nim byli, i każdy został osądzony według swoich uczynków, a śmierć i otchłań wrzucone do jeziora ognia. To jest śmierć druga, jezioro ognia. Jeśli ktoś nie został, znalazł się zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. To jest druga śmierć. Ludzie, którzy nie znaleźli się w księdze życia baranka, nie wyznali swoich grzechów, nie rozpoczęli nowego życia zgodnie z boskimi przykazaniami i wiele innych rzeczy niezgodnych z wolą Bożą popełniali, oni znajdą się w jeziorze ognia i siarki. Bóg powiedział do Mojżesza, i rzekł Pan do Mojżesza, tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymarzę z księgi mojej. Bóg wymarzy. Jeśli ktoś się nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. Można być zapisany, ale też można być wymarzany z tej księgi. Bóg wpisuje wszystkich ludzi, bo chce wszystkich zbawić. Lecz sąd nad każdym człowiekiem odbędzie się i wiele nazwisk zostanie wymazanych. A ci, którzy tam się nie znajdą, w księdze życia zostaną wrzuceni do jeziora ognistego. To znaczy zgrzeszyli, nie zrobili porządku z grzechem, nie prosili Boga o odpuszczenie grzechów, nie spełnili boskich warunków odpuszczenia grzechów. Nie można się zwracać z prośbą o odpuszczenie grzechów do kogoś, kto nie jest prawodawcą, nie dał przykazań Bożych, nie ma władzy odpuszczania grzechów. Ludzie sobie czasami przywłaszczają władzę odpuszczenia grzechów. Jedynie Bóg może odpuszczać. My możemy sobie tu między sobą darować winy, tam ktoś komuś coś zrobił, proszę cię, wybacz mi, przepraszam cię, ale to jest jedna strona, ale musimy sprawę załatwić z samym Bogiem, sam na sam. Sam na sam ja muszę klęknąć przed Bogiem i tak właśnie syn marnotrawny, prosić Ojca o odpuszczenie. Zgrzeszyłem przeciwko Tobie, przeciwko niebu. Proszę, wybacz mi, Ojcze, moje grzechy ze względu na Twojego Syna jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, i na Niego składam moje grzechy. Proszę Cię, odpuść mi moje grzechy, abym żył wiecznie w Twoim wiekuistym królestwie. Zapraszam na czwartą część teraźniejszej prawdy, gdzie będzie tytuł Kościoły chrześcijańskie, które odrzuciły biblijny dekalog i arcykapłańską służbę Jezusa w świątyni w niebie, nie mogą głosić prawdziwej pokuty. Serdecznie zapraszam na czwartą część. Niech Was Wszechmocny Bóg błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.